Dzień dobry, witam serdecznie w imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Witam serdecznie na spotkaniu w ramach dyskusyjnego klubu książki, którego gościem jest Radek Rak. Witam serdecznie. Witam Cię, Adamie, witam Państwa. No, chyba nie trzeba Cię już szczególnie przedstawiać, jakby jesteś laureatem Nagrody Nike. Jesteś autorem bardzo poczytnym. Twoje książki wysprzedały się ostatnio na pniu i słyszałem od wydawcy, że tam dodruk za dodrukiem. Więc zacznijmy od gratulacji, ale... Dzięki. No, powiedziałeś gdzieś, że nie lubisz wracać do swoich książek. Że gdy już je napiszesz, nie czytasz ich ponownie i że właściwie nie pamiętasz tych pierwszych książek, które napisałeś, tych pierwszych utworów, a ja ci troszeczkę o sam początek chciałem pomęczyć. Może nawet dalej niż debiut, bo debiutowałeś 10 lat temu, no i fantastyce. Załapałeś się jeszcze na czas, gdy Maciek Parowski był redaktorem działu Prozy Polskiej, więc w ten sposób jesteś troszeczkę jednym z jego pisarzy, dzieci, jak sam lubił mówić o tym gronie pisarzy. I chciałem się spytać, czy czujesz tu pewną wspólnotę, tak? Czy czujesz wspólnotę z tymi wszystkimi pisarzami, którzy debiutowali w Nowej Fantastyce albo publikowali bardzo wcześnie w Nowej Fantastyce? Czy jest tu jakaś więź dla Ciebie? Czy to jest ważne, że debiutowałeś w Nowej Fantastyce? Jest to dla mnie szalenie ważne, że debiutowałem w Nowej Fantastyce, bo to było jedno z niewielu czasopism w ogóle literackich, które czytałem za dzieciaka. Zresztą pochodzę z małego miasteczka, z Dębicy na Podkarpaciu, także w latach 90. ogólnie tam trudno było dostać jakiekolwiek pismo, zwłaszcza poświęcone fantastyce. Oprócz Nowej Fantastyki właśnie okazjonalnie jeszcze Magii i Miecza. No ale Magia i Miecz już ile lat nie istnieje, była próba reaktywacji, ale chyba zakończona z jakimś średnim sukcesem. Natomiast jeżeli idzie o tych autorów, którzy ze stajni Maćka Parowskiego wyszli, no to akurat tutaj sobie nie imputuję jakiegoś takiego powinowactwa może z Sapkowskim czy z Dukajem, bo to są takie nazwiska, które są dla mnie akurat mistrzami niedoścignionymi. I uważam, że najlepsze, co się przydarzyło polskiej literaturze, nie tylko popularnej, no to jest Andrzej Sapkowski. Ale publikacja w Nowej Fantastyce to była nobilitacja. To był taki czas, kiedy było tych magazynów literackich fantastycznych kilka jeszcze na rynku i one wszystkie upadły. I Nowa Fantastyka trzyma się niezmiennie od lat, no 30, nie wiem, coś koło tego. Natomiast ja już trafiłem, no rzeczywiście Maciek Parowski był tym redaktorem jeszcze Prozy Polskiej, ale to było trochę tak, że ja usiłowałem równać do tych swoich mistrzów, którzy byli dla mnie najbardziej takimi istotnymi twórcami. Bo pamiętam, że w pierwszej dekadzie tego wieku w polskiej fantastyce się działo strasznie dużo fajnych rzeczy. To znaczy Jacek Dukaj pisał te swoje największe powieści. Witrzostak zaczynał pisać jako fantasta Orbitowski, zaczynał pisać jako fantasta Twardoch i zaczynał pisać jako fantasta Małecki. No i Ania Kańtuch przecież też zaczynała pierwsze swoje książki wydawać. To była taka właśnie literatura odbiegająca od takich bardzo utartych wzorców i no ja też tak chciałem pisać. Więc trafienie do magazynu, gdzie ci wszyscy ludzie, przez które wszyscy ci ludzie się przewinęli, bo chyba wszyscy, nie wiem czy Małecki publikował w Nowej Fantastyce, ale jest duża szansa, że tak. Bo na pewno Twardoch publikował, na pewno publikował Orbitowski, Szostak publikował, no tam Dukaj to wiadomo. No więc ja z Maćkiem Parowskim jakoś, ja go bardzo lubię jako człowieka, ale myśmy nadawali na zupełnie innych falach. Tak zupełnie, bo pierwsze te opowiadania, które ukazywały się w Nowej Fantastyce, no to nie wszystkie, ale większa ich część, to one właśnie do tego takiego nurtu chłopskiego fantasy XIX-wiecznego nawiązywały, który potem po latach zaowocował właśnie o Wężowym Sercu. No i wysyłałem te opowiadania o Rabacji, o przeróżnych rzeczach, o Galicji. No i Parowski przyjmował je i mówił, no fajnie, ale napisz coś technicznie.
Ja tak byłem zdziwiony, bo kurczę, no ale że o co chodzi, że czy bohaterowie nie tacy, czy styl nie za bardzo, czy może, nie wiem, jakieś tam napięcie fabularne jest źle rozłożone, o co mu chodzi z tym technicznie? No bo ja miałem świadomość, że pewne rzeczy u mnie kuleją jako u młodego autora, ale wydawało mi się, że mimo wszystko na poziomie zdania, no to jednak te utwory są dobre, one są czytalne i tak na poziomie, powiedzmy, zdanie jestem w stanie tak napisać, żeby było ładnie, a czasami pięknie. I pytam Parowskiego, co mu chodzi? On mówi, nie, ty napisałbyś hard SF. Ja wtedy zgłupiałem, bo nie ma nic dalszego właściwie od mojego zainteresowania niż hard SF. Ja się zawsze dziwiłem, pochodząc z tego teamu fantasy, dlaczego do fantastyki się wrzuca fantasy i science fiction, to są dwie kompletnie różne rzeczy. To tak jakby ktoś, nie wiem, rzucił kryminał jeszcze i utworzył z tego jakąś nazwę, jakiś taki warunek. Ja czytam science fiction oczywiście, ja w życiu bym, nie wiem, nie chciałem nigdy napisać science fiction, nie wyobrażam sobie, że miałbym napisać science fiction. Mógłbym napisać cokolwiek, ale nie hard science fiction. A nawet Gwiezdne Wojny, czyli takie przebierane science fiction? No, to jest fantasy w kosmosie. Fantasy w kosmosie dalej jest fantasy. Ale napisałbyś takie? Takie. No nie, no to takie rzeczy, to oczywiście, że tak, bo w Gwiezdnych Wojnach to masz duchowość, masz mit, masz przygodę, wszystkie takie rzeczy, które gdzieś tam centralne dla mojej twórczości były. Zresztą Duna też uważam, że to tak, jakbym miał powiedzieć, co to jest fantasy w kosmosie, ale pewnie się tutaj będę narażał, no ale żadna tam koncepcja technologiczna i naukowa, za wyjątkiem ekologicznych, to nie ma sensu. Nie ma sensu podróże kosmiczne, tak jak to opisał Frank Herbert. Natomiast całe przekształcenie pustynnej planety tętniącą życiem, no oczywiście jest to pokazane tak, że mnie to przekonuje. Ale no i tak w Dune jednak dla mnie osią to był mit, to była boskość, prawda? To był motyw Mesjasza, to był motyw odkupienia i w ogóle. No. A potem heretyków, którzy burzą ten system. No tym była dla mnie Duna przede wszystkim. Więc dla mnie to tak, owszem, fantasy w kosmosie. Okej. No to przeskoczmy teraz szybko do twojego debiutu, czyli Kocham Cię, Lilith, która i tak, nie jest to science fiction na pewno. Nie. Ale jest to niezwykła książka, bo z jednej strony ona bez dwóch zdań jest fantastyczna, ale unikasz tam wszelkich schematów gatunkowych. Tak? Jakby to jest takie, zabierając się za lekturę, można się spodziewać wiele, ale nie fantastyki, jeżeli ktoś się nie znał z tych wcześniejszych opowiadań. Nie jest to fantazy chłopskie, jest to mocna historia obyczajowa, miłosna, ale która szybko zmienia się w zdecydowanie coś więcej. Nie będę tutaj teraz opowiadał, żeby też nie psuć lektury. Ale moje pytanie jest na tyle, czy wybór właśnie takiej konwencji to było takie, to ci przyszło do głowy, czy świadomie z różnych tematów wybrałeś to, żeby się umiejscowić właśnie wśród Małeckiego, Orbitowskiego, przede wszystkim myślę Szostaka, którzy gdzieś tam w tamtym też okresie albo chwilę wcześniej jakby mieli tą fantastykę, ale wyginali od razu te wszystkie konwencje, schematy, jak tylko można. To było takie świadome, że chcesz zacząć od takiej książki? Tak, było to oczywiście świadome, bo to była literatura taka, na jakiej się wychowywałem. Mnie jest trudno opowiadać o książkach, które zwłaszcza o pierwszej swojej powieści, bo ją napisałem tak dawno temu, że jej nie pamiętam. I to przyznaję bez bicia. Ja uważam w ogóle, że to jest strasznie dziwne i pretensjonalne, kiedy autor czyta swoje własne książki i do nich wraca, bo kiedy ja parę razy musiałem wrócić do jakiegoś wcześniejszego tekstu, to ja widziałem tam wszystkie niebraki, niedostatki i niewiele więcej poza nimi, więc ja unikam jak mogę sięgania po swoje wcześniejsze książki i po Lilith od czasu jej ukazania się chyba nawet ani razu nie miałem w ręce od momentu, kiedy została wydana. Ja mogę sobie teraz racjonalizować, dlaczego napisałem tak, jak napisałem, bo z pierwszą książką to jest zawsze tak trochę, że z młodej piersi się wyrwało.
nie jestem z tej książki zadowolony, nie jestem z żadnej książki zadowolony, którą napisałem, nawet z baśni. Także tutaj Lilith chyba nie bardzo odstaje od... Moje nastawienie w stosunku do Lilith nie odstaje od mojego nastawienia w stosunku do innych moich książek czy opowiadań. Ale na pewno... Z Lilith w ogóle była śmieszna historia trochę. Ja zacząłem sobie tę książkę pisać, ale tak w pewnym momencie się trochę przestraszyłem tematyki, bo to miał być taki sanatoryjny romans, a nagle mi wyszło z tego coś zupełnie innego. Niespodziewanie mi wyszła książka metafizyczna. I ja nie byłem pewien, czy ja to udźwignę i czy ja w ogóle chcę coś takiego pisać, bo mnie sama ta tematyka przerażała. Ja zacząłem pisać sobie książkę o takim półgłówku wiejskim, który wyrusza do Lublina, bo zbił razem z wierzbowym diabłem księżyc. A ponieważ nikt się do mnie za bardzo nie odzywał, że chciałby powieść, a ja sam też, ja przeważnie siedziałem pod kamieniem i czekałem, aż ktoś mnie spod tego kamienia wyciągnie. Jestem w ogóle antyprzykładem, jak należy zaczynać swoją przygodę z pisaniem i nie należy robić tak jak ja, bo nigdy się niczego nie napisze i nigdy się niczego nie wyda i to jest tylko zbieg okoliczności, że po przeczytaniu któregoś mojego opowiadania, do tej pory nie wiem którego, odezwała się do mnie Agata Pieniążek, która wtedy pracowała w świecie książki, a potem pracowała w Kruszyńskim, no z pytaniem, czy ja mam jakąś książkę w ogóle, bo oni by chcieli zobaczyć, czy coś mam. No powiedziałem, że no mam tutaj kawałek jednego i kawałek drugiego, więc no, ponieważ oni stwierdzili, że fantastyka to nie, to oni wezmą Kocham Cię Lilith, która jest książką bardziej fantastyczną, pustego nie ma w ogóle. No i że oni to wydadzą, więc Lilith napisałem jako pierwszą. I to rzeczywiście, że ktoś był zainteresowany wydaniem mojej twórczości, no to było dla mnie ogromną motywacją do pisania bardziej, bo wcześniej to myślałem, że to jest takie no trochę bezsensowne hobby. Znaczy można tam, nie wiem, zarobić na tym na wakacje, napisać parę opowiadań w ciągu roku, ktoś to wypuści, parę osób z tych, które wypuści, to nawet zapłaci coś za to, ale się nie spodziewałem wiele więcej, a że powieść to jest jeszcze coś takiego, co jest przede mną. No więc tak było z Kocham Cię Lilith. Ja bym teraz, Kocham Cię Lilith to jest powieść erotyczno-metafizyczna i w sumie chyba tyle pamiętam z tego, co tam było, ale na pewno jakieś tropy takie, które się pojawiają potem w mojej twórczości, one są w Lilith obecne. I tu dokładnie o pewien trop chciałem się Ciebie spytać, bo ja czytam ją jako drugą. Ale bardzo jedna rzecz zapadła mi w głowę i mam wrażenie, i teraz jak w wszystkich Twoich powieściach zacząłem na to zwracać Twoją uwagę, mam wrażenie, co w Lilith strasznie mocno wybrzmiewa, że lubisz stawiać kobiecość, temat kobiet w centralnym punkcie swoich książek i krążysz wokół nich, jakby one gdzieś są, a Ty jak poruszasz inne tematy, ale jakby ruch, jakby wykonujesz wokół tematu o kobiecości. Jest tak trochę, że ta kobiecość cię literacko prześladuje? Znaczy, no pewnie tak, nie da się napisać literatury i nie napisać o kobietach. Natomiast wydaje mi się, że ja wiem, o co ci chodzi. To znaczy, że ta kobiecość i te kobiety, one są w centrum opowieści często, a sam ten bohater, główny bohater, mężczyzna, on jest... No, on się za bardzo, przeważnie nie za bardzo nadaje na bohatera, a nawet jest odrażającą kreaturą, tak jak Taupi, którego nie cierpię, który jest tak paskudną postacią, jak tylko się da. Fantastyczną. Natomiast bohater Kocham Cię Lilith oraz bohater baśni o wężowym sercu Jakub Szela, ten pierwszy Szela, ten główny Szela, którego losy śledzimy, bo jest ich dwóch, to rzeczywiście jest to taki troszkę nieudacznik i taki tylcowski, ja bym powiedział. Znaczy ja pamiętam, że tylko dziecko, to znaczy jako młody człowiek byłem zafascynowany twórczością Brunona Schulza.
nie ma ucieczki, a nawet jak sobie uświadomisz, że to są twoi mistrzowie i że oni ci wchodzą z butami w twoją literaturę i ty próbujesz zrobić wszystko, żeby ich stamtąd wyrzucić, to oni tak tam zostają i trudno jest się ich pozbyć. I mam taką świadomość, że mi jest trudno ze swojej twórczości wyrzucić Schulza. Ja się go staram z każdą kolejną rzeczą, którą piszę, wyrzucać coraz bardziej. I trudno jest mi z mojej twórczości wyrzucić Tolkiena z jego rozumieniem mitu. Ale akurat wydaje mi się, że u Tolkiena udaje mi się to tak zamkować, że go nie widać. To znaczy nie ma elfów, smoków, czarodziejskich pierścieni ani takich rzeczy. Mimo że każda z tych książek tak naprawdę jest oparta na zasadzie questa. No może Lilith najmniej, ale przecież Topi otrzymuje questa, że musi zbudować księżyc. No w baśni o wężowym sercu jest cała ta wyprawa po wężowe serce. I to są takie rzeczy bardzo mocno tolkienowskie z ducha. Już nie mówiąc o tym, że tak naprawdę każda rzecz, którą napisałem, chyba pasuje do tego, co Tolkien napisał o baśniach, eseju o baśniach. No niemniej jednak wydaje mi się, że po latach udało mi się tak tego Tolkiena głęboko pogrzebać, że jak nikt bardzo głęboko nie grzebie, to się go nie doszuka. Ja bym tak bardzo chciał w tej swojej twórczości pochować Schulza, tak bardzo głęboko pod ziemią, żeby nikt się do niego nie dokopał. Już więcej. I zobaczymy, jak to będzie z kolejną książką. Wydaje mi się, że tam już tego Schulza udało mi się zepchnąć do, bardzo głęboko do podziemnego świata. Więc gdybym miał ten motyw pokazywać, skąd on się wziął, no to pewnie z Schulza. Ale wydaje mi się, że też jest jedna rzecz, która się bardzo silnie u mnie pojawia, to znaczy to, że jeżeli pojawia się jakaś postać kobieca, to jedna z tych postaci zawsze jest kimś w rodzaju Persefony z mitologii greckiej. Bo to był mit, który ja uwielbiałem od zawsze. I strasznie podobało mi się to, że jak Persefona jest tutaj nad ziemią, no to jest wiosna, kwitnie wszystko, jest lato, potem są zbiory i tak dalej. A potem, kiedy Persefona schodzi do podziemnego świata, to życie znika, życie zamiera. I czy to oznacza, że w podziemnym świecie, w krainie umarłych, wtedy jest wiosna, czy wtedy jest jakiś właśnie taki rozwój życia w tej krainie śmierci? Ja nigdy nie napisałem czegoś takiego, ale te cechy takie persefoniczne u niektórych postaci się pojawiają. No Lilith oczywiście, kocham cię Lilith, Madam z pustego nieba jest persefoniczna. I Malwa z baśni o wężowym sercu również jest persefoniczna. I to jest kolejna rzecz, ja sobie to uświadomiłem po napisaniu baśni o wężowym sercu, że ja taki ten motyw eksploatuję i chyba już wystarczy. Także mam nadzieję, że uda mi się to porzucić, bo zresztą pisanie to jest ogromna przygoda. Nie ma sensu pisać cały czas tej samej książki. Znaczy wiem, że są tacy, co tak robią przez całe życie i często to są twórcy wybitni. Na przykład Murakami przez całe życie pisze tę samą książkę, ale jest bohater, który jest nieudacznikiem, opuszcza go kobieta, albo on od niej odchodzi, potem spotyka drugą kobietę, która jest jakaś dziwna, potem się dzieją dziwne rzeczy i on się dowiaduje czegoś o sobie. I która to jest książka Murakamiego? To jest każda książka Murakamiego, przynajmniej każda, którą przeczytałem około 10, zanim sobie tak pomyślałem, że to jednak popłynę gdzie indziej. Zresztą Welbeck często pisze właściwie w kółko tę samą książkę, cały czas ją szlifując. Okej, ale ja bym tak nie chciał. Dobra, to muszę, zanim przejdziemy jeszcze do baśni, to muszę coś spytać o Puste Niebo, muszę to spytać przed kamerami, to znaczy co cię łączy z Lublinem? I dlaczego Lublin? I dlaczego tutaj chciałeś odmalować? Pytam o to dlatego, że ja zakochałem się w twojej wizji Lublina. Jest ona fantastyczna. I to jest tak, że wystarczy, że spojrzę na grzbiet twojej książki i ja już zaczynam tęsknić za Lublinem. Więc jakby skąd ta miłość? To jest bardzo miłe to, co piszesz, bo to znaczy, że cel, który sobie postawiłem, to został osiągnięty. W Lublinie spędziłem 6 lat, studiowałem tam weterynarię od 2006 do 2012 roku. I na początku, kiedy się do Lublina przeprowadziłem, to Lublin mi się wydawał duży, nieładny,
Tak, i ogólnie przytłaczający, i że tam trochę taki wschodni pierdolnik panuje. I źle się czułem w tym mieście po prostu. Więc pomyślałem, że w jaki sposób, ponieważ muszę tu spędzić 6 lat, muszę sobie tę przestrzeń oswoić. No więc zacząłem zbierać różne legendy, które się wiązały z Lublinem. Zbierać różne baśnie, chodzić po różnych zaułkach i tak w pewnym momencie, zajęło mi to długo, bo prawie 3 lata, w pewnym momencie się zorientowałem, że ja to miasto kocham i że ono jest piękne i że ono jest wspaniałe w tej swojej brzydocie. Teraz Lublin oczywiście bardzo wypięknie w ostatnich latach, natomiast kiedy, no jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy tam studiowałem, no brzydki był, no co tu dużo mówić. Zresztą sam studiowałeś, no tak, klimatyczny bardzo, tak. No więc, a jeżeli idziesz o te legendy lubelskie, część sobie wymyśliłem, a część tak trochę poprzetwarzałem te legendy, które istniały. Na przykład legenda o ojcu Duszelu, bo w pustym niebie ojciec Duszel jest zakonnikiem dominikaninem, który nie żyje, ale cały czas zestrzeliwuje anioły z nieba, kiedy one, kiedy te anioły spadają i żeby nie stać się upadłymi aniołami, no to on je tak profilaktycznie zestrzeliwuje, żeby one nie zdążyły upaść tak do końca. I w ten sposób je ratuje. No i ojciec Duszel to jest typ takiego, powiedzmy, tracca, który twierdzi, że po soborze to w tym kościele to się strasznie źle podobiło i w ogóle jedyna prawdziwa msza to jest msza w rycie trydenckim. No i z ojcem Duszelem się wiązała taka legenda, że był to zakonnik w XVII, XVIII wieku, który cieszył się ogromną popularnością wśród miejscowej ludności. To znaczy on był takim trochę uzdrowicielem, trochę jakimś mistykiem takim, którego ludzie lubili. I ogólnie tak był trochę takim podejrzanym typem. No wiadomo, że bracia Dominikanie nie za bardzo się przychylnie do takiego człowieka odnosili. I pewnego dnia, kiedy ludzie przyszli na mszę, którą miał prowadzić ojciec Duszel, się okazało, że go nie ma. I bracia Dominikanie powiedzieli, że nie, to aniołowie przyszli, zabrali go do nieba, nie ma ojca Duszela już. Nie wiadomo było, co się z nim tak naprawdę stało, oprócz tego, że został wzięty do nieba. Aż w czasie remontu klasztoru na początku tego wieku odkryto zamurowane zwłoki w habicie dominikańskim. I jest duża szansa, że to był właśnie ojciec Duszel. Także musieli go mieć bracia rzeczywiście powyżej uszu, że zgotowali mu taki los. To, jeśli ktoś z Państwa zna Radka tylko z baśni o wężowym sercu, to ja bardzo polecam, żeby sięgnąć do poprzednich książek, bardzo polecam, żeby sięgnąć do Pustego Nieba, które jest magiczną, oniryczną wycieczką po Lublinie, też pełną legend, ale takich przewrotnych. Fantastyczna literatura, która doprowadziła Radka do fantastycznej książki, czyli właśnie o wężowym sercu. No i o nią chciałem, teraz dotarliśmy do tej niezwykłej pozycji. I gdy troszkę czytałem wywiadów z tobą, czy słuchałem, zaskoczyła mnie jedna rzecz i chciałbym, żebyś spróbował mi to wyjaśnić. Co to znaczy, że baśń z książką mówioną, a nie pisaną? Każda opowieść wymaga języka. Język kształtuje opowieść. Nie można napisać tym samym językiem książki o XIX-wiecznej Galicji, o Rabacji, co książki o podróży w kosmos, czy jakiejś, nie wiem, prozy marynistycznej, czy kryminału, czy powieści współcześnie się dziejącej obyczajowo. Znaczy, ja wiem, że teraz się odchodzi od stylizacji, ale ja stylizację bardzo lubię. Kiedy już dojrzałem do tej myśli, że dobra, to jest ten etap w moim życiu, kiedy mogę napisać książkę o Rabacji i o Shelley i nie polegnę, bo już po pierwsze wiem wystarczająco wiele na ten temat, a po drugie już mam tyle lat, że uważam, że ten temat jestem w stanie udźwignąć i już czegoś w życiu doświadczyłem, no język przyszedł sam. To znaczy wiedziałem oczywiście od początku, że to będzie baśń i że to będzie gawęda,
ale w pewnym momencie zaczęło mi się to pisać tak, ten język mi tak bardzo mocno wszedł, że to była sama przyjemność pisanie tej książki. I potem też się zorientowałem, że te rozdziały, które są poświęcone chłopom, one są pisane w zupełnie inny sposób niż te rozdziały, które są takie bardziej szlachtocentryczne, że jak siedzimy w głowie u szlachcica, jako czytelnicy, no to wtedy te zdania też narracji, one są bardziej rozbudowane, one są inaczej wystylizowane i tak dalej. Jako mały chłopak to pamiętam, że do moich dziadków przychodzili często sąsiedzi i dalsza rodzina i opowiadali sobie różne rzeczy, różne historie o tym, jak było dawniej. Głównie to były historie no, nie sięgające bardzo daleko w przeszłość, przeważnie dotyczące albo II wojny światowej, albo komunizmu. Ale czasem się zdarzały jakieś tam starsze reminiscencje, także rabacyjne. I mnie to zawsze bardzo ujmowało, że i się strasznie cieszę, że się załapałem na sam koniec tej takiej kultury oralnej, jeszcze przed tym, jak myśmy weszli właściwie zupełnie no, w kulturę obrazu, w kulturę takich kwantów informacyjnych, bo tak działa internet, bo tak działają media społecznościowe i nasze myślenie również jest inne, o czym jak Jacek Dukaj też swego czasu pisał, jak, w jaki sposób się na przykład powieści zmieniły, że dawniej no weź sobie Trzech Muszkieterów, prawda, to masz rozdział, który polega na tym, że D'Artagnan sobie wstaje, zjada śniadanie, które przyrządził mu jego sługa albo nie przyrządził, potem idzie się spotkać z Madame, potem flirtuje ze swoją gospodynią, potem gdzieś się tam z kimś pierze po mordach, a na końcu idzie spać głodny, no bo akurat się okazało, że nie ma niczego do jedzenia i go nie stać już. A jakbyś miał teraz taką powieść, to by było pierwsze, w ogóle wszystkie rzeczy, co D'Artagnan je albo nie jest, są wyrzucone, więc byłby rozdział o tym, co się dzieje u Madame, byłby rozdział o tym, o flirtowaniu z gospodynią, byłby rozdział o praniu się po mordach i tyle. I wszystko by było pocięte na takie króciutkie rozdziały, które jesteś w stanie przeczytać szybko, które mają długość taką, jak powiedzmy krótki artykuł w internecie i nad którym nie musisz spędzić więcej niż kilka minut. Bo kontakt z internetem bardzo też zmienił nasze patrzenie na literaturę i przepraszam, bo odbiegłem strasznie daleko. Nie, nie pamiętam jakie. Nie, więc książka mówiona. Tak. No więc ja nie chciałem, żeby Baśń o wężowym sercu była taką książką, która ma jakiś taki język gładki, przezroczysty, bez krawędzi. Język właśnie jest taki, jak wymagało tego opowieść. To jest raczej taka gawenda, że sobie jakiś chłop w gospodzie i opowiada jej prawdę. O czym wszyscy chłopi wiedzą i to, że co piszą w książkach historycznych, to są głupoty. No i to miała być taka książka. Mnie się wydaje, że ona lepiej wypadła jako audiobook nawet, niż jako taka książka do czytania. No już pewnie w najbliższym czasie nie będę pisał jakiejś takiej gadanej książki. Natomiast jestem zadowolony z tego, jak to wypadło technicznie. Tego, co mówisz, to najlepszą wersją tego audiobooka to chyba byłoby taka, że przy każdym przesłuchaniu ta opowieść jest trochę inna. Że zmieniałem się szczegóły, wtedy jakby chyba byłby idealny audiobook. No dobrze. No ale trochę tak jak z tymi legendami o Shelley, czy z legendami o Mruku w ogóle, bo to też mnie bardzo mocno... Mruk to był taki czarnoksiężnik z okolicy Jasła, który jest bohaterem wielu różnych legend i te legendy są sprzeczne wzajemnie. I to też mi się strasznie podobało, że każda legenda jest inna i że nigdy nie przystająca do pozostałych. I też w Baśni o wężowym sercu znajdują się na marginesie różne opowieści o Shelley, które nie pasują do całości książki, a jednak z każdej z tych opowieści jakieś tam wątki pojawiają się dalej w przyszłości. Więc jak to tak naprawdę z tym Shelley było, no tym legendarnym? No oczywiście się nie dowiemy. Mimo, że książka to nie jest tak, że ona gdzieś tam chyba tonie w jakichś oniryzmach, ona raczej idzie z punktu A do punktu B i można mieć przyjemność, to znaczy mam taką ogromną nadzieję, że można mieć przyjemność podążania za samą taką fabułą, tą główną, bez rozglądania się po różnych pobocznych historyjkach.
Dla mnie bacio wężowym sercu to przede wszystkim jest bardzo osobista i ludzka historia. Jest to taka przypowieść o kondycji ludzkiej. I zastanawiam się, czy gdy dla tej opowieści jakby wybrałeś, że ona będzie jednak o postaci historycznej, że ona będzie dotyczyć pewnych historycznych wydarzeń, o których mało wiemy, ale jakby one jednak jest ten wymiar historyczny, to nie bałeś się, że z tą swoją intymną opowieścią wpadasz w sam środek jakichś historycznych, światopoglądowych sporów, światopoglądowych spojrzeń na szalej, że jakby gdzieś to się może zatracić, to co ty chciałeś powiedzieć, nie bałeś się, nie przyszło ci, bo wiem, że chciałeś zacząć pisać książkę o Szeli, ale nie bałeś się, że ten historyczne tło zacznie wychodzić dla niektórych czytelników za bardzo naprzód? Wiesz co, ja się nie spodziewałem sukcesu takiego tej powieści i szczerze mówiąc było mi wszystko jedno, bo byłem przekonany, że książka będzie miała podobną recepcję jak Puste Niebo. To znaczy, że przeczyta rzeczywiście 2-3 tysiące osób w fandomie, no i że może tam będzie nominacja do Żuławi, może będzie nominacja do Zajdli, jak się uda, ale tam nic więcej, to tam, że za fandom, poza fandom wyjdzie, no to kompletnie mi to nie przyszło do głowy, bo to mimo wszystko jest powieść fantasy gatunkowa. Tak bardzo, jak tylko się da. Potem jak gdzieś tam książka została zauważona w tak zwanym mainstreamie, no to doszedłem do wniosku, okej, pewnie jak ktoś tam będzie chciał. To jest książka tak naprawdę o wewnętrznej drodze człowieka. I jeżeli ktoś chce ją interpretować przez pryzmat historii, to okej, bo tamta warstwa historyczna, ona jest rzeczywiście, uważam, że odwzorowana wiernie, co więcej kładąca nacisk na takie elementy naszej historii, o których się rzadko wspomina, które są rzadko poruszane. I już tutaj nie mówię o temacie pańszczyzny, który się robi, zresztą bardzo dobrze się robi modny i popularny i że się rzeczywiście zaczyna o tym temacie mówić szerzej. Natomiast tu też mi chodziło o to, żeby pokazać możliwie jak najwierniej tę rzeczywistość historyczną, te realia pomiędzy wsią a dworem i tak dalej. Ale już nie chodziło mi absolutnie, żeby się wpisywać w żaden nurt ideowy obecnie istniejący w Polsce, bo to jest rzeczywistość, która jest rzeczywistość XIX wieku nie jesteś w stanie przystawić do rzeczywistości wieku XXI, choćbyś stanął na głowie, a jeżeli to robisz i ci się udaje, to znaczy, że zmyśliłeś. Znaczy nawet nie zmyśliłeś, skłamałeś, bo zmyślać lubię, a kłamać nie. I o ile zmyślanie mi wychodzi dosyć dobrze, to kłamanie, jeszcze nie kłamałem w literaturze, także mam nadzieję, że nie zacznę. Wiedziałem, że gdzieś tam będzie jakaś reakcja środowisk po prawej stronie, nieprzychylna, bo Szela i że po co pisać o Szeli i w ogóle, i że to będzie taka krytyka bez przeczytania książki i rzeczywiście okazało się, że tak to było, nie było zaskoczenia. Pojawiła się krytyka po lewej stronie, że książka się skupia na jakichś wężach, czarach, duchowościach, w ogóle serca i pierdoły, jak tutaj proletariat się buntuje i słuszny gniew i w ogóle i tego tu nie ma i że książka jest konserwatywna, a nie może być konserwatywna książka o rabacji, z kolei konserwatywne środowiska mówiły, że książka jest lewicowa i to jest jak żywcem przypisany program partii Razem i dużo różnych śmiesznych rzeczy usłyszałem na ten temat. Wiesz, jak ktoś ma bardzo polityczne zacięcie, a wiadomo, że Polak jak się rodzi, to się rodzi od razu z głęboko wiedzą na temat polityki, piłki nożnej, religii i medycyny. I na tych rzeczach się zna od początku do końca. No więc jeżeli ktoś ma takie bardzo mocno polityczne inklinacje z dowolnej strony, no to obawiam się, że on będzie właśnie o wężowym sercu rozczarowany. Ja nie mam takich inklinacji akurat.
No, jest to, tak jak mówisz, książka osobista i skupiona na człowieku. Ja w ogóle nie lubię jakichś takich wielkich haseł, bo jak ktoś zaczyna głosić wielkie hasła, to jestem święcie przekonany, że on mnie oszukuje, próbuje wykorzystać. Jestem za bardzo spaczony już tym Andrzejem Sapkowskim, żeby móc uwierzyć w teologii husyckiej, że ktokolwiek, co przychodzi z jakimikolwiek hasłami, to że on po pierwsze w te hasła wierzy, to w to nie wierzę, a po drugie, że w jaki sposób ja na tym skorzystam i że to przyniesie dobro mnie albo komukolwiek, bo nie przyniesie. To przyniesie dobro tylko temu człowiekowi, który głosi te hasła. No więc właśnie jest niesystemowa, ona jest taka zupełnie z boku. Znaczy to jest taka książka, żeby ją mogli jednakowo hejtować ludzie o dowolnych poglądach. No dobra, ale celowałeś w publiczność fandomu fantastycznego, a wiadomo, że to są bardzo wnikliwi czytelnicy i potrafią kłócić się na długie posty, długie wymiany zdań na temat miecza, który był użyty na którejś tam stronie i my wiemy, że to jest świat fantastyczny, ale to jednak powinno być tak, znany jest światek fantastyczny, a ty znowu mocno siedziałeś w historii. Ile ci zajęło przygotowanie się do tej książki? Bo wiadomo, strefa językowa to, żeby znaleźć język odpowiedni do powieści, mam wrażenie, przychodzi ci naturalnie, tak? Bo doskonale je zmieniasz, wyczuwasz to w fantastyczny sposób, pewnie przychodzi ci to z lekkością, no ale tutaj tak jak pierwszy raz mierzyłeś się chyba na taką skalę z tematem historycznym, ciekawy jestem, jak wyglądały twoje przygotowania do tej książki, bo też to zdaje się było ponad 10 lat, tak? Tak, 11. Ale to oczywiście nie było tak, że przez 11 lat niczego innego nie robiłem, czy że się interesowałem wyłącznie tym. No bo po pierwsze, nie byłbym w stanie napisać książki na temat, który mnie nie interesuje. Temat rabacji, temat tego, co się działo w Galicji przed chłopskim powstaniem i po nim, to były rzeczy, które były dla mnie szalenie interesujące, bo dotyczyły przeszłości mojej rodziny i przeszłości moich rodzinnych stron, bo moja rodzina jest akurat bardzo zasiedziana w okolicach Dębicy i na terenach dawnego zaboru austriackiego, więc no, tak naprawdę byłem przekonany, że piszę o swoich przodkach. To po pierwsze. Po drugie, no, zbieranie materiałów polegało na tym, że czytałem na początku różne opracowania, potem sięgałem po materiały źródłowe, no bo oczywiście jak się nie ma jakiegoś kierunkowego wykształcenia, wchodzisz w temat zupełnie z zewnątrz, to musisz się nauczyć po tym temacie poruszać. Musisz się nauczyć korzystać ze źródeł, czego wcześniej nie robiłeś, bo twoje wykształcenie wymagało zupełnie innych źródeł i w jaki sposób się dociera do archiwaliów. To też było dla mnie fajna przygoda. Nie robiłem tego nigdy wcześniej. No i, ale też było to zbieranie różnych legend, nie tylko o Szeli, ale ogólnie związanych z moimi rodzinnymi stronami. Większość tego, czego się dowiedziałem, oczywiście właśnie się nie znalazło, bo znalazło się może tak 10% tego, co się dowiedziałem. Ale kiedy już się tak poobtaczałem, powiedzmy, w tej wiedzy, nie wiem, jak dzik w ściółce jesienią, no to wtedy doszedłem do wniosku, że okej, to już jestem w stanie ten temat udźwignąć. Bo ja chciałem napisać powieść o Szeli też jako bardzo młody chłopak, chyba 19 albo 20 lat miałem, jak zacząłem. No ale ten temat porzuciłem, no bo oczywiście po pierwsze nic nie wiedziałem, tak naprawdę nic nie wiedziałem, a po drugie to były tematy, które mnie przerastały wtedy jako człowieka. A kiedy już tak troszkę doświadczyłem więcej, to doszedłem do wniosku, że okej, tu już no, mam trójkę z przodu, można pisać. No więc tak to wyglądało. To jest ogólnie tak, że nigdy się nie ucieknie od pisania własnym doświadczeniem i tak mam nadzieję, że twórca to jak im starszy, to tym trochę lepszy się robi, no do momentu, kiedy nie traci kontaktu z rzeczywistością i nie zostaje takim złośliwym starym prykiem, który już nic kompletnie z otaczającego świata nie rozumie, ale dalej komentuje. No więc mam nadzieję, że to jeszcze dużo mi zostało do tego etapu. Ośmielam się mieć taką nadzieję. Wspomniałeś już wcześniej o tym, że ta twoja książka, pewnie przypadkiem albo duch czasu, wpisuje się trochę w dyskusję o pańszczyźnie, która się ostatnio dzieje też właśnie wśród różnych publikacji.
I chciałem cię naciągnąć na to, jak ty patrzysz na pańszczyznę z perspektywy czasu, tak? Znaczy, czy patrzysz na nią jako na formę niewolnictwa i czy pisanie tej książki jakoś zmieniło twoje spojrzenie na pańszczyznę? Pańszczyzna, niewolnictwo, no to wszystko zależy, jak ty sobie to niewolnictwo zdefiniujesz. Bo są takie definicje, które pańszczyznę spełnia, na przykład ONZ-owska definicja z lat 50. i są takie definicje niewolnictwa, których pańszczyzna nie spełnia, na przykład definicja ta, którą sobie możesz wystukać na Wikipedii. Właściwie takie definiowanie pańszczyzny, czy to jest niewolnictwo, czy nie niewolnictwo, to służy przede wszystkim do tego, abyśmy się poczuli moralnie lepsi, mogli sobie powiedzieć, że nie, u nas nie było niewolnictwa, u nas było fajnie, było w ogóle lepiej niż na Zachodzie, no bo patrzcie, tutaj jest napisane w prawie, w jakimś tak statutach, że chłop mógł zrobić to i tamto, a chłop w Bawarii nie mógł. No, ale... Niestety żyjemy w takim państwie, że litera prawa, a duch prawa, to jak to prawo było egzekwowane, to są zupełnie różne rzeczy. To były zupełnie różne rzeczy i podejrzewam, że dalej to są zupełnie różne rzeczy. I to, że chłop coś faktycznie mógł, teoretycznie mógł zrobić, to tego nie mógł zrobić faktycznie. Ja uważam, że, znaczy no uważam, w moim odczuciu pańszczyzna była czymś tak strasznie opresyjnym, że użycie tutaj słowa niewolnictwo nie jest nadużyciem, a nawet jeżeli nie użyjemy tego słowa, to czy to przez to ta krzywda tych ludzi staje się mniejsza? Bo jest to chyba największa hipokryzja, na jaką można się, do jakiej można się posunąć, mówiąc o pańszczyźnie, że przecież nie było to niewolnictwo i że ci chłopi wcale nie mieli tak źle. A że o tym, że chłopi w Polsce mają źle, to pisali tylko twórcy zachodni, którzy na pewno tak pisali, żeby zrobić Polakom na złość. O tym, jak bardzo wiele rzeczy w historii było robione, żeby zrobić Polakom na złość, to się dowiedziałem w czasie pisania właśnie o wężowym sercu. Na przykład dowiedziałem się, czytając źródła XIX-wieczne, że nie ma takiego narodu jak Ukraińcy i że Ukraińców wymyślił sobie cesarz Franciszek Józef Polakom na złość, że, bo przecież każdy wie, że chłop to jest chłop, bez względu na to, czy chłop chodzi do kościoła, czy do cerkwi i czy mówi w taki, czy w inny sposób, bo kto by przecież słuchał tego, co mówi chłop, a w ogóle nie ma czegoś takiego jak język ukraiński, tylko to jest jakiś polski dialekt. Że to nie jest osobna, to nie jest osobna narodowość. A twórcy ukraińscy poeci jak Taras Szewczenko czy Iwan Franko, no to są przecież tacy po prostu poeci ludowi, no nie? Poeci ludowi, czyli to tak trochę jak pisarze fantastyki albo jeszcze gorzej. Nie, to nie są prawdziwi pisarze. Słowa te padały z ust ludzi, którzy nie byli jakimiś twardogłowymi nacjonalistami, o ile można jeszcze... No, w drugiej połowie XIX wieku mówić już o nacjonalistach, uważam, że też może nie do końca, to były osoby, które uważamy za światłe, to były osoby o otwartych umysłach, to była elita kulturalna i bardzo Państwa zachęcam, żeby sobie Państwo poszukali, kto twierdzi, że Ukraińców nie ma. Można się zdziwić. No więc to, w jaki sposób też się zmienia nasze patrzenie na wiele spraw, to też powoduje, że nasz ogląd, czy nasza ocena pańszczyzny, ona zawsze, no ona oczywiście będzie oceną taką, która jest głoszona przez ludzi z początku XXI wieku. Mnie najbardziej uderzył jednak wśród chłopów ten fatalizm i przyjmowanie wszystkiego, co się z pańszczyzną wiąże, tak naprawdę bez mrugnięcia okiem. Bo nie to, że w pewnym momencie rabacja wybuchła, tylko to, że ona wybuchła tak późno. To już tutaj pomijam sam osobisty wątek Shelley, no bo to jest temat na zupełnie inną rozmowę, bo historia Shelley jest długa, jak teraz zaczniemy rozmawiać, a mamy minut 15, to nawet nie wystarczy, żeby ją przytoczyć pokrótce, bo tutaj... Też ta postać była dla mnie bardzo mocno intrygująca, nie przez to, jak ona została potem pokazana w kulturze, dawniej czy teraz, bo to jest tylko pewna interpretacja. Tylko kim tak naprawdę ten Shela był i ile tak naprawdę w nas z tego Sheli zostało.
I to jest taki temat na rzeczywiście taką powieść historyczną. Ja sobie to uświadomiłem dopiero w trakcie pisania właśnie o Wężowym Sercu, jak mógł wyglądać sposób myślenia tego człowieka i co nim powodowało. To znaczy, no oczywiście, no, Szalon powodowało to, że chciał, dążył do własnej korzyści i chciał, żeby mu zostało zwrócone to, co zostało mu zabrane. I taki też jest Szela właśnie o Wężowym Sercu. To znaczy, te rzeczy, które zostały Szeli zabrane, tak naprawdę, no my się nie dowiemy, co tam mu zostało zabrane i co było osią konfliktu pomiędzy rodziną Boguszów a historycznym Jakubem Szelą. No więc ja sobie to zmyśliłem, korzystając z tego, że dało mi to pole do popisu, do wykorzystania różnych elementów z folkloru XIX-wiecznego, to pomyślałem, że sama oś tego konfliktu, ona również będzie fantastyczna. Natomiast, no, co jest osią konfliktu właśnie o Wężowym Sercu, jest to konflikt o kobietę. Jeżeli patrzymy na historycznego Jakuba Szelę, to ta oś konfliktu nie wydaje się nieprawdopodobna. Dokumentów, które się zachowały z procesów Szeli Szeli z Boguszami, nie ma. One już, one nie istnieją w tym momencie. One są fizycznie dla nas nieosiągalne i już my się tego nigdy nie dowiemy. Gdyby one gdzieś tam były, to już ktoś by to znalazł i może nawet niekoniecznie Polacy, ale myślę, że raczej historycy austriaccy zajmujący się historią monarchii habsburskiej, gdzie te badania austriackie, one są inne od polskich i wydaje mi się, że mniej nacechowane jakimiś takimi subiektywnymi, one są po prostu bardziej obiektywne. Znaczy, jeżeli ktoś pisze o Szeli, to ja bardziej wierzę Austriakom niż temu, co się o Szeli napisało, bo większość polskich autorów piszących o Szeli nawet nie do końca wie, jak miał na imię ojciec, a jak brat Jakuba Szeli. Powtarzając pomyłkę, którą zrobiła Ludwika Gorajska w 1846 roku, a za nią powtórzył jej bratanek Adam Bogusz w swoich książkach o Jakubie Szeli. Zresztą Adam Bogusz był wnukiem człowieka, który został zamordowany przez Szelę, więc Bogusz nie miał powodu, żeby Szelę lubić i w ogóle, żeby się w jakiś sposób na jego temat obiektywnie wypowiadać. I to też jest jasne i zrozumiałe. Ze źródeł rodziny Boguszów ja korzystałem bardzo dużo, pisząc właśnie o Wężowym Sercu. Oczywiście nie wierząc tym Boguszom, niemniej jednak wrzucając pewne rzeczy z tych boguszowych relacji do swojej powieści. No, i znowu coś tam poszedłem gdzieś daleko w bok, nie pamiętam, jakie było pytanie. Ja chcę powiedzieć, że został nam kwadrans, więc jeśli Państwo mają ochotę zadać pytanie, to prosimy napisać je w komentarzu. Ale ja jeszcze na sekundkę do tej pańszczyzny. Bo jak sam powiedziałeś, jakby starałeś się nie patrzeć na nią, co jest trudne, pozycji XXI wieku i tych wszystkich doświadczeń, które my mamy. A z drugiej strony jakby trudno też patrzeć na nią na zimno i przyjmować na chłodno to, co się wtedy tam działo i jak funkcjonowało nasze społeczeństwo. I że to jest troszkę tak, że tutaj właśnie Tolkien i jego spojrzenie na mitu, tutaj to całe fantazje przyszło ci z pomocą i jest jakby najlepszym sposobem mówieniem do pańszczyzny, tak? Jakby przez mit, przez opowieść fantastyczną, że jakby ty uciekasz od tych dwóch pułapek człowieka XXI wieku, czy jakby braku empatii? Nawet nie, bo my sobie tego nie uświadamiamy. Jeżeli my snujemy te narracje pańszczyźnianą w XXI wieku, to my ją snujemy z perspektywy panów zawsze. Bo my w tym momencie, nasze patrzenie na historię XIX wieku zawsze będzie pańskie. Czy będzie to patrzenie takie narodowo-konserwatywne, czy to będzie patrzenie lewicowe. I tak naprawdę, żeby zrozumieć tę rzeczywistość pańszczyźnianą, wiem, co chciałem wcześniej powiedzieć, a poszedłem w dygresję, to trzeba wejść w umysłowość tych ludzi i zrozumieć, czym była dla nich pańszczyzna. Znaczy, pańszczyzna była dla nich czymś takim jak choroba czy śmierć. To znaczy, to jest coś, przed czym nie uniknie, czego nie da rady uniknąć, co jest naturalną częścią świata. I rzeczywistość pozbawiona pańszczyzny była dla tych chłopów nie do wyobrażenia. Żeby to sobie uzmysłowić, trzeba, źródeł chłopskich pisanych nie mamy, ale mamy relacje z przesłuchań chłopów po pacyfikacji powstania przez żandarmerię austriacką.
w jaki sposób ci ludzie myśleli, to jest coś dla nas, co było dla mnie tak uderzające i przerażające tak naprawdę. Z drugiej strony, kto sprowadził tych ludzi do poziomu zwierząt? No, szlachta. No, tak naprawdę szlachta sprowadzała do roli zwierząt przez setki lat poprzedzających krwawe wydarzenia 1846 roku. My teraz możemy się od tego zdystansować i my nigdy nie zrozumiemy tych ludzi, którzy żyli w pierwszej połowie XIX wieku, a już na pewno nie jesteśmy w stanie zrozumieć chłopów. To znaczy nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć przez, nie wiem, a przez na jakąś perspektywę, nie wiem, rewolucji czy czegoś takiego. Tym chłopom kompletnie te wartości nie przyświecały, kiedy oni szli mordować panów. Oni, to nie był żaden święty gniew, to była po prostu, no, ja myślę, że była to po prostu no, najzwyczajniej zemsta i chęć zysku, bo co podawali chłopi jako powód łupienia dworów, no to, że na przykład chcieli sprzedać srebra, łyżeczki, więc spalili dwór i zabrali łyżeczki, które potem zostały oczywiście przez Żydów skupowane za znikomą ich wartość. Oj, to tutaj o tej rzeczywistości społecznej to dużo by mówić i długo by mówić. Jestem strasznym przeciwnikiem mówienia, używając współczesnych właśnie jakichś pojęć o wydarzeniach rabacji czy interpretacji poprzez marksizm na 20 lat przed Marksem i w ogóle to takie słabe jest trochę. Ale czy to nie też ta, że my możemy trochę wczuć się w tą sytuację, oczywiście zachowując proporcje, bo ta kultura upokorzeniona nie znikła. Nie znikła. Tak, i mamy pewną ciągłość i jakby nadal jesteśmy trochę w niej zanurzeni, więc może z tego tropu nam łatwiej zrozumieć tych chłopów. Jesteśmy w niej bardzo zanurzeni, bo po pierwsze rzeczywistość ta pańszczyźniana, którą opisałem, no to mój kolega ze szkoły mi zwrócił uwagę, że opisałem rzeczywistość szkolną tak naprawdę, ale wiesz, nawet jako dorosły człowiek w swojej pierwszej pracy ja tych zależności pańszczyźnianych bardzo mocno doświadczyłem. I ja dobrze wiem, jak to jest być kimś, kto nie może, jak to jest być kimś, kto jest tak naprawdę na dole jakiejkolwiek tam drabiny, komu można dokładać różne dobrowolne obciążenia pańszczyźniane, kto nie jest za swoją pracę wynagradzany w sposób godny. Ja to wszystko rozumiem, ja to wszystko wiem. Zresztą o tych takich mechanizmach długiego trwania, no to fajnie Leszczyński napisał w Ludowej Historii Polski. Ale to są takie rzeczy, które w nas żyją i które są no, tak naprawdę straszne i paskudne, bo wiem, że bardzo wielu moich znajomych ze studiów, oni dalej w tych swoich pańszczyźnianych, na tych folwarkach pracują, bo wiele klinik weterynaryjnych działa na zasadzie folwarku pańszczyźnianego. Moje nie. To znaczy na szczęście. Miałem ogromne szczęście, że trafiłem do miejsca, gdzie jest normalnie, co wcale nie jest regułą. Znaczy to się powoli zmienia, ale bardzo powoli. I to może też to doświadczenie tej zmiany, ono mi dało do myślenia, że w jak bardzo patologicznym układzie ja siedziałem i jak bardzo dziwnych relacjach funkcjonowałem przez pierwsze 3 lata swojej pracy. No i to też na pewno znalazło swoje miejsce w baśni. A jak już jesteśmy przy czarnych wizjach i złym świecie, no to nie mogę się powstrzymać i muszę cię podpytać o książkę, którą piszesz. Bo udało mi się usłyszeć, że będzie ona związana z gnozą, że będzie ona pod prąd oczekiwaniom, które mają pewnie wiele osób wobec laureata Nagrody Nike. Możesz trochę opowiedzieć o tym projekcie więcej? No oczywiście, jako starego metala to mnie zawsze gnoza i okultyzm i czarna magia gdzieś tam zawsze w obrębie zainteresowań, czy może to nie była dla mnie rzecz, która była obca, bo ja się z tą estetyką spotykałem bardzo, no bardzo często. Więc kompletnie, po pierwsze kompletnie tego nie rozumiałem.
Ja sobie to uświadomiłem dopiero, kiedy przeczytałem Religię Gnozy Hansa Jonasa. I co Jonas mówi? Jonas mówi o tym, że czym jest gnoza? Gnoza jest założeniem, że świat jest zły i trzeba stąd uciekać. I że świat jest miejscem, w którym człowiek jest po to, żeby cierpieć, do którego został wrzucony i gdzie został uwięziony. No więc bardzo mi to pomogło, że to nie chodzi o to, że abrakadabra to czary i magia i w ogóle, tylko właśnie koncepcja złego świata. I co z tej koncepcji by wynikało, gdyby to gnoza była tym dominującym nurtem myślowym, a nie chrześcijaństwo? Bo chrześcijaństwo tak naprawdę skupia się na tym, co jest na zewnątrz człowieka, podczas gdy gnoza jest bardzo mocno humanistyczna. I dlatego też Jonas na przykład bardzo duży związek widzi pomiędzy gnostykami II wieku, a egzystencjalistami z lat 50. w literaturze i psychologii i tak dalej. No więc w jaki sposób by się nasza kultura, nasza cywilizacja mogła rozwinąć, gdybyśmy byli bardzo skoncentrowani na człowieku, a mniej na tym otoczeniu? To jest oczywiście gdzieś tam taki sztafasz, to książka ma być książką przygodową, to ma być young adult, czyli książka dla młodzieży, to jest książka fantastyczna, dziejąca się w realiach takich, no trochę ja bym powiedział dieselpunkowych, no nie, czyli połowa XX wieku, ale też no, rzeczywistość taka powiedzmy jak po upadku komunizmu, no nie. Bo to jest po pierwsze rzeczywistość, która mnie otacza, a po drugie ja bardzo mało podróżuję, ale jak gdzieś podróżuję, to właśnie do takich krajów, gdzie nikt nie jeździ czy wschodnia Europa, czy zachodnia Azja, to są miejsca, które są dla mnie nieodmiennie fascynujące i właśnie tam, gdzie się przetoczył ta przerażająca, straszna rzecz, jaką był komunizm w wykonaniu Związku Radzieckiego. No i co po tym wszystkim zostało. No ale rzecz polega, też jest dużo takich fascynacji moich prywatnych, osobistych, na przykład światem owadów i to, jakie to jest fascynujące, że gąsienica przeobraża się w motyla, przechodząc przez to właśnie takie stadium zamarcia, przez to stadium śmierci, przez bycie poczwarką i tak naprawdę gąsienica jest organizmem zupełnie innym, a motyl jest zupełnie innym i nawet Arystoteles, którego trudno posądzać o to, że nie miał zmysłu obserwacyjnego, nie wiedział, że to jest to samo zwierzę. Jako pierwsza chyba opisała, a właściwie narysowała to Sybilla Maria Merian, która była niewykształconą badaczką z przełomu, no, z XVII wieku, z końca XVII wieku, tak, XVII wieku, no to nie jest tak dawno temu, prawda? Ona pierwsza narysowała, jak to gąsienica przekształca się w motyla. No więc co by było, gdyby ludzie też przechodzili takie przeobrażenia, a może w ogóle przechodzą, tylko o tym nie wiedzą, to wydawało mi się strasznie takie gnostyckie. No więc nic ci nie powiedziałem za bardzo, tylko nagmatwa. No to jest duża rzecz przede wszystkim. To tak ze 3 miliony znaków będzie. To tak. Powiedziałeś grube. Tak. Już nie mogę się doczekać recenzji mainstreamowych krytyków, którzy pochylą się nad tą książką. Wiedzą, że góra urodziła mysz, że takie pierdoły, a mógł pójść drogą prawdziwego pisarza i zacząć pisać literaturę obyczajową albo polityczną najlepiej i w ogóle Polska przez wszystkie przypadki, żeby była odmieniona i na każdej stronie i w ogóle. No to nie, to nie jest książka o Polsce. To jest książka o tym, co mnie osobiście najbardziej interesuje. Krytycy już nie muszą pisać tych recenzji, bo właśnie je zrobiliśmy tutaj na szybko, na żywo. Pani Anna, którą oczarowałeś baśnią, pyta, uprzedziliśmy trochę jej pytanie właśnie, na ile następne książki będą w podobnym klimacie i tematyce, no to myślę, odpowiedziałeś. Ale myślę sobie, że jednak będzie, znaczy ty zostaniesz cały czas w tych książkach, jakby myślę, że tutaj nadchodzącej. Również, a znowu... Znaczy, pani Joanno, to nie, żeby to tak było, przepraszam, pani Anno, to nie będzie taka jakaś ordynarna pulpa, to znaczy mam głęboką nadzieję, że tak nie będzie.
Ale ja bym bardzo chciał, żeby każda moja książka była inna i odmienna i od pozostałych. A poza tym, no, jeżeli ktoś mnie w ogóle po książce Young Adult jeszcze będzie chciał czytać, to ja mam w planach napisać książkę o dębickich Żydach, która będzie, nie będzie przygodowym Young Adult, bynajmniej. Natomiast to są rzeczy, do których ja też muszę dorosnąć jako człowiek. A nie jestem na to jeszcze gotowy w tym momencie. Pani Sylwia pyta również o dzieła w najbliższym czasie, a ja pozwolę sobie troszeczkę zmienić na koniec to pytanie. Znaczy, chciałem ci się spytać, czy możemy oczekiwać jakichś opowiadań. Masz opowiadanie dla Wolnych Lektur na koncie, nie tak dawno się ukazało, ale gdzieś tam mówiłeś, że te opowiadania to dla ciebie taka pole, na którym ty sobie ćwiczysz różne tematy przed powieściami i czy teraz pod nadrodzennikę nadal będziesz to robił, czy już nie wypada? Tak, znaczy nie, oczywiście, że wypada, tylko chodzi też o to, że pisanie jest moją drugą pracą. Moją pierwszą pracą jest leczenie psów i kotów. To jest praca, która zajmuje bardzo dużo czasu. I to jest praca, która się nie kończy z momentem odwieszenia fartucha na wieszak i pójściu do domu. No. Doba ma tylko 24 godziny. Jakby ktoś z Państwa miał taką klepsydrę jak Hermiona w Harrym Potterze, to ja chętnie kupię albo wypożyczę. Chociaż znając życie i wszystkie baśnie, to posiadanie podobnych artefaktów to zwykle się źle kończy dla tego, kto je posiada. I wychodzi z tego zawsze coś niekorzystnego. Natomiast więc nie za bardzo mam czas pisać opowiadania, ponieważ mam bardzo dużą powieść przed sobą. I mimo, że kilka propozycji miałem, to ja musiałem uprzejmie odmówić i to były strasznie rzeczy, w których bardzo chciałbym wziąć udział, ale gdybym napisał kilka opowiadań, to bym napisał książki. No i trudno. Natomiast jeszcze przed Nikę obiecałem wydawnictwu Wesper, które się zajmuje głównie wydawaniem horrorów i klasyki, ale takich horrorów z ambicjami, opowiadanie do ich antologii, nie do tej pierwszej, która się ukaże w tym roku, pewnie tylko do kolejnej. To jest opowiadanie o łysenkizmie. Łysenkizm to była taka pseudonauka radziecka, która głosiła, że że można rośliny przystosować do rośnięcia w dowolnych warunkach, jeżeli tylko bardzo się chce i że można wyhodować gruszki na wierzbie i przeróżne inne rzeczy i proso w Arktyce i ziemniaki na 2 metry i w ogóle. Z czego nawet Kolski chyba w którejś książce się, w którymś filmie się zbijał trochę z żony Michulina, która spadła z truskawki i się zabiła. No więc Michulin oczywiście to tak coś nazwisko się pojawia i nawet chyba Weronika Murek napisała tak, hodowla roślin południowych metodą Michulina, taki zbiór opowiadań. Natomiast człowiekiem, który te wszystkie różne pokrętne teorie zebrał i zyskał poklask Stalina i w ogóle i miał wprowadzać te swoje projekty w życie, to był Trofim Łysenko. W Polsce łysenkizm jakoś się nie przyjął, mimo wszystko myśmy byli jednak bardzo zdroworozsądkowi, ale w Związku Radzieckim się działy rzeczy przedziwne, żeby udowodnić, że łysenkizm działa. No więc napisał opowiadanie, w którym łysenkizm działa. Świetnie się przy tym bawiąc, uważam, że opowiadanie jest strasznie błazeńskie, jest bardzo niepoważne, jeszcze takie rzeczy nie pisałem. Ale to pewnie też dopiero w przyszłym roku się ukaże. Ale możemy już pisać to. Znaczy Wesper, to znaczy tak, no Wesper mnie za to zapłacił. Nie wiem, czy oni chcą to wydrukować, czy nie, bo to mimo wszystko bardzo nie pasuje do profilu ambitnego horroru, bo to ani horror, ani chyba ambitny, nie? Ale będziemy pisać do wydawcy. Zobaczymy. Dobrze. A propos braku czasu, to godzinka już nam właśnie się upłynęła. Ja bardzo serdecznie dziękuję Radku za tą rozmowę. Dziękuję w imieniu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, dziękuję w imieniu Dyskusyjnego Klubu Książki. Dziękuję serdecznie Państwu, że byli Państwo z nami, nie wybrali innych sportowych tematów. I pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia przy najbliższej. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.